Myślę, że dzisiaj wszyscy jesteśmy świadkami wypełnienia się, pomimo 2000 lat, które minęły, słów Pana Jezusa, kiedy powiedział: idźcie na cały świat i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, ucząc przestrzegać wszystkiego tego, co wam nakazałem. I słuchajcie, 2000 lat minęło, my dalej to robimy, a dzisiaj jesteśmy tutaj na tym miejscu, aby ochrzcić nasze siostry w imieniu Ojca, w imieniu Syna i w imieniu Ducha Świętego. Ktoś tym ludziom zwiastował Ewangelię, oni na tą Ewangelię odpowiedzieli, a co się z tym wiąże, kolejny krok posłuszeństwa Bogu, kolejnym krokiem posłuszeństwa Bogu w tym temacie jest na pewno chrzest. Kiedy Pan Jezus 2000 lat temu chodził po ziemi, to, co robił, to, w jaki sposób podchodził do ludzi, to, czego nauczał, to, w jaki sposób nauczał, to, czego oczekiwał, to sprawiało, że świat wydawał się być przewróconym do góry nogami. I takie głosy również się podnosili, że chrześcijanie to są ci, którzy wprowadzają zamęt w całym mieście. No rzeczywiście, kiedy ta dobra nowina o tym, co Chrystus dokonał na krzyżu Golgoty, się rozchodziła i życie ludzi było przemieniane, to wprowadzał się chaos w życie ludzi, tych, którzy nie potrafili zrozumieć, czym jest światłość tego świata. Ci, którzy dzisiaj chcą się ochrzcić, są dowodem tej przemiany, którą tylko Pan Bóg może dokonać w sercu człowieka. I ci z was, którzy tej przemiany dzisiaj na tym miejscu również już doświadczyli wcześniej, wiecie, o czym mówię. 2000 lat człowiek może doświadczać tej przemieniającej mocy, mocy krzyża, bo właśnie pod krzyżem, nigdzie indziej, tylko pod krzyżem człowiek może doświadczyć przebaczenia swoich grzechów, pokuty, odnowy, przemienionego serca, zbawienia, tego zbawienia, o którym mówimy, że to zbawienie jest z łaski. Kiedy człowiek przychodzi pod krzyż Jezusa, to doznaje tego wszystkiego, doznaje prawdziwej wolności, wolności od grzechu, prawdziwej wolności, o której też apostoł Paweł pisze w drugim liście do Koryntian, 5 rozdziale od 14 wiersza. Bo miłość Chrystusowa ogarnia nas. Nas, którzy doszliśmy do tego przekonania, że jeden za wszystkich umarł, a zatem wszyscy umarli. A umarł za wszystkich, aby ci, którzy żyją, już nie dla siebie żyli, lecz dla tego, który za nich umarł i został wzbudzony. Dlatego już odtąd nikogo nie znamy według ciała, a jeśli znaliśmy Chrystusa według ciała, to teraz już nie znamy. Tak więc jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Oto stare przeminęło i wszystko stało się nowe. To jest dobra wiadomość. Stare przeminęło, oddzielone. To jest dla mnie niesamowity fragment, dlatego że jest napisane, Paweł mówi, miłość Chrystusowa ogarnia nas. Kiedy Boża miłość ogarnia życie człowieka, to zmienia dosłownie wszystko. To zmienia nasze myślenie, to zmienia nasz stosunek do Boga. Tą miłość nie można ciężko ją po prostu nie przyjąć, ciężko ją odrzucić. Miłość Chrystusowa ogarnia tych, którzy doszli do przekonania. Wiecie, kiedy człowiek nie dojdzie do właściwych przekonań w swoim życiu, to o miłości możemy mówić przeróżne rzeczy i będziemy mieli w nich wiele swoich racji, ale to nie jest to, co przemienia życie ludzi. Kiedy człowiek zrozumie dzieło krzyża, to miłość Boża go ogarnia. 20 kilka lat po moim takim dniu jak ten w 93 roku sobie myślę, to jest miłość Boża, że taki grzesznik jak ja mógł poznać Boga. To jest niezwykła miłość Boża. Izajasz mówi w 53 rozdziale, 6 wierszu, wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas na własną drogę zboczył, a Pan jego dotknął karą za winę nas wszystkich. I wiemy o tym dobrze, Ewangelia, Boże Słowo nas o tym uczy, że Pan Jezus wziął nasze winy, nasze grzechy na siebie. To tak naprawdę, na co każdy z nas zasługiwał. Choćbyśmy, nie wiem jak, mieli się za dobrych, prawowiernych, sprawiedliwych, uczciwych, dobrych ludzi w tym ludzkim wymiarze, to i tak jesteśmy grzesznikami, którzy potrzebują Bożej łaski. I Bóg o tym mówił bardzo jasno przez całe swoje słowo. Wszyscy zbłądziliśmy. Mniej, bardziej, w różne strony odchodziło nasze życie od tego wzoru, który zostawił nam Bóg. Ale wszyscy jesteśmy grzesznikami, każdy jeden. Ale to jest
karą i karą za grzech, Boże Słowo mówi, jest śmierć. I nie chodzi tylko o tą fizyczną śmierć. Każdy z nas po tej stronie wieczności kiedyś się z nią spotka, wcześniej czy później. Ale Biblia mówi również o tej drugiej śmierci, którą jest wieczne oddzielenie od Boga. Coś o wiele straszniejsze niż ta fizyczna śmierć, choć ją pewnie można w różnoraki przeżywać sposób i głęboki. Bóg jednak w swoim głębokim, wielkim miłosierdziu, dlatego kiedy czytam psalmy o wielkim miłosierdziu Boga i myślę o tym Bogu, który jest tak miłosierny, daje ludziom szansę, bo mówi, że jest ratunek i ten ratunek jest w Synu Jego, Jezusie Chrystusie. To jest dowodem niezwykłej Bożej łaski. Ludzie czasami mówią, to nie, daj mi jakiś dowód, że Bóg mnie kocha. Nie ma większego. Żaden argument nie jest większy od tego, kiedy ktoś oddaje swojego własnego syna, sprawiedliwego, który na to w żaden sposób nie zasługuje, na krzyż Golgoty, aby umierał za niesprawiedliwych. Biblia mówi, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. To przekonanie, że jeden, to znaczy Chrystus, umarł za wszystkich, za każdego z nas. Dzisiaj sprowadza nas, dzisiaj to słowo na to miejsce. To słowo sprowadza nas na to miejsce, jesteśmy świadkami, jak te 5 osób będzie przyjmowało chrzest. Bo uwierzyło w tą prawdę. Z jednej strony tak prostą, a z drugiej strony tak okazuje się często zbyt trudną do przyjęcia dla wielu ludzi, że Chrystus za nich umarł. Że to jest największy dowód Bożej miłości. Znaczy to, że kiedy umieramy, Chrystus za nas umarł, to i my umieramy wraz z Nim i jesteśmy wzbudzeni do nowego życia. To nie jest tylko religijny akt, tylko jakiś symbol, który po prostu protestanci, ewangeliczni chrześcijanie mają i praktykują, a w innych religiach praktykują inne symbole, inne jakieś sakramenty czy inne rzeczy. To tak nie jest. To jest coś znacznie więcej. To jest wyraz posłuszeństwa Bożemu Słowu. To nie jest tylko jakiś symbol bez większego znaczenia, ale to jest świadectwo tego, że ktoś umiera, żeby być wzbudzonym do tego, co nowe. Do tego, co nazywamy nowym życiem, nowym stworzeniem. To znaczy, że przestajecie już żyć dla siebie. To znaczy, że wasze życie już będzie wyglądało inaczej. To jest niesamowita lekcja. Nie żyję już dla siebie, ale żyję dla Jezusa, więc wszystkie moje priorytety i wartości, swoje źródło dzisiaj muszą mieć już w Chrystusie. To oznacza, że moje stare życie, moja przeszłość jest oddzielona grubą krechą. Krzyż oddziela naszą przeszłość grubą krechą. To jest czasami jedna z tych rzeczy, z którą najtrudniej nam się zmagać, ponieważ wiemy, jak zgrzeszyliśmy i grzechy są różne w naszym życiu i czasami sobie myślimy, jak mogliśmy tak i tak żyć. Ale kiedy przychodzisz pod krzyż, to tam następuje oddzielenie. Stare przeminęło, oto wszystko staje się nowe. Nowy rozdział, nowy początek. To, że nie żyjemy już dla siebie, również oznacza, że nasze pragnienia są przewartościowane. Już nie teraz to, co dla mnie jest najważniejsze, się liczy, ale to, co dla Chrystusa jest najważniejsze, to powinno się liczyć. To nie nasze pragnienia, nie nasze tęsknoty, ale Chrystus. W życiu jednak przychodzi i przyjdzie wam również się zmierzyć z taką codziennością, jak walka z pokusami. Czasami te przyjemności, te cielesne przyjemności, one są przyjemne i one kuszą. Będziecie musieli się z nimi zmagać. Ale bracia, siostry, Bóg zaczął nowy rozdział w waszym życiu. Nie żyjecie już dla siebie. To jest jedna z tych praw, którą mocno trzeba wyryć sobie w sercu. Słowo Boże jasno nam pokazuje, że będziemy toczyć walkę i wy będziecie toczyć walkę z ciałem, ale dopóki będziecie żyć według ducha, to to, co duchowe, będzie w was zwyciężać. Nie wszystko zmienia się z dnia na dzień. Nie zmieniamy się wszyscy z dnia na dzień. A wręcz powiem więcej. Całe nasze życie jest upodabnianiem się do naszego Pana Jezusa Chrystusa. Więc oczekiwanie, że wszystko się zmieni w jednej chwili, jest nierozsądne. Ale wiele się zmienia. Całe nasze życie jest drogą do upodobnienia się do Jezusa Chrystusa. Ten chrzest jest obrazem waszej śmierci dla Jezusa. Apostoł Paweł mówi o tym tak w liście do Rzymian. Czy nie wiecie, że my wszyscy ochrzczeni w Chrystusa Jezusa w śmierć Jego zostaliśmy ochrzczeni. Inaczej w śmierć Jego dzisiaj zostajecie zanurzeni.
pogrzebani wtedy jesteśmy wraz z Nim przez chrzest w śmierć, abyśmy jak Chrystus wskrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili. To nie jest tylko religijny symbol. To jest świadectwo tego, że dzisiaj umieracie dla siebie, żeby prowadzić nowe życie, inne. Życie, które jest oddane Bogu, życie, które jest poddane Bogu. Bo jeśli wrośliśmy w podobieństwo Jego śmierci, wrośniemy również w podobieństwo Jego zmartwychwstania. Wiedząc to, że nasz stary człowiek został wespół z Nim ukrzyżowany, aby grzeszne ciało zostało unicestwione, byśmy już nie służyli grzechowi. Kto bowiem umarł, uwolniony jest od grzechu. To jest nie taka teoria, którą Paweł wyznawał, a życie życiem, ale to jest prawda Bożego Słowa. Nie żyjemy już dla siebie. Chrystus daje wam pełną wolność od grzechu. Co z tym zrobimy? To są nasze wybory, nasze codzienne wybory. Zostaliśmy powołani, my wszyscy, jak i te osoby, które dzisiaj będą się chrzcić, do nowego życia. Jak takie życie prowadzić? Czasami ludzie tęsknią za czymś takim i mówią, gdybym mógł przeżyć życie jeszcze raz. Gdybym mógł cofnąć czas. Gdybym mógł podjąć inne decyzje odnośnie mojego życia zawodowego, małżeńskiego, nie wiem, religijnego, jakiegokolwiek innego. Gdybym mógł wybrać i zacząć jeszcze raz. Czasami żyjemy takimi marzeniami, gdyby, ale nie możemy. A z drugiej strony Bóg dzisiaj mówi, możesz zacząć coś od nowa dzisiaj. Nie możemy cofnąć czasu, nie możemy zmienić naszych decyzji, nie możemy cofnąć naszych grzechów, nie możemy cofnąć naszych decyzji, które doprowadziły nas do grzechów albo do bardzo błędnych decyzji. Nie możemy z tym nic zrobić, może nawet musimy dzisiaj przez całe życie ponosić tego konsekwencje. Ale jest nowy początek, nowy start i on jest w Jezusie Chrystusie. Mogę żyć ciągle przeszłością, czemu nie mogę zmienić jej? Lub mogę przyjąć ofertę Boga, który mówi, możesz dzisiaj zacząć ze mną od nowa. Możesz dzisiaj zacząć podejmować właściwe decyzje. Możesz dzisiaj zacząć podążać właściwą drogą. Niektórzy ludzie myślą, że kiedy wyjadą, zmienią otoczenie, zmienią miejsce zamieszkania, zmienią pracę, to wszystko inne w ich życiu się zmieni. Staną się lepszymi małżeństwami i wiele innych rzeczy, albo przestaną mieć problemy z swoimi nałogami. Niestety życie pokazuje, że w większości wypadków tak to nie działa. To, że zmieniamy miejsce, to, że zmieniamy otoczenie, nie zmienia nas. Nasze serca może zmienić tylko Bóg. Nasze serce może zmienić tylko Duch Święty. Kiedy wyjeżdżamy z naszymi grzechami, to powiem wam, one na pewno jadą z wami. Kiedy uciekacie od nich, one was zawsze będą gonić. Tak długo, dopóki rozwiązania nie znajdziecie w krzyżu. Dopóki rozwiązania nie znajdziecie w Jezusie Chrystusie. Sama natura ludzka, ona sama z siebie nie zmienia. Ona może ulegać pewnym procesom, jak ja to nazywam, liftingu, poprawy, że będę się starał czegoś nie robić. Ale ciągle nie będę radził sobie z grzechem. Tylko krzyż, tylko Chrystus może dać mi tą wolność. Nowe życie, do którego zostaliśmy wezwani, to nie dobre, drobne poprawki w zachowaniu. Że przestanę drobne rzeczy robić, przestanę przeklinać, albo rzucę palenie, albo parę innych rzeczy. Choć to mogą być zmiany, które wynikają z działania Ducha Świętego, ale nie muszą. Ludzie potrafią te same rzeczy robić bez Boga. Kiedy mówimy o nowym życiu, to po prostu wszystko inne staje się bezwartościowe, a Chrystus staje się najważniejszy. Jego wola staje się najważniejsza. Apostoł Paweł daje taki przykład, myślę, jeden z wielu. Gdybym chciał wymienić dzisiaj wszystkie, nie jesteście w stanie tutaj tyle wytrzymać. Jeden z wielu. Ale wierzę, bardzo praktyczny. W liście do Efezjan w 4 rozdziale jest zapisane od 17 wiersza. Tak więc mówię i zaklinam na Pana, abyście już nie postępowali, jak poganie postępują w próżności umysłu swego. Mający przyćmiony umysł, dalecy od życia Bożego przez nieświadomość, która jest w nich. Przez zatwardziałość serca, mając umysł przytępiony, oddali się rozpuście, dopuszczając się wszelkiej nieczystości z chciwością. Ale wy nie tak nauczyliście się Chrystusa. Jeśliście tylko słyszeli o Nim i w Nim pouczeni zostali,
gdyż prawda jest w Jezusie. Zewleczcie z siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem, którego gubią zwodnicze żądze, i odnówcie się w duchu umysłu waszego, a obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy. Przeto, odrzuciwszy kłamstwo, mówcie prawdę każdy z bliźnim swoim, bo jesteśmy członkami jedni drugich. Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie, niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym. Nie dawajcie diabłu przystępu. Kto kradnie, niech kraść przestanie, a niech raczej żmudną pracą własnych rąk zdobywa dobra, aby miał z czego udzielać potrzebującemu. Niech żadne nieprzyzwoite słowo nie wychodzi z ust waszych, ale tylko dobre, które może budować, gdy zajdzie potrzeba, aby przyniosło błogosławieństwo tym, którzy go słuchają. Nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia. Wszelka gorycz, zapalczywość, gniew i krzyk i złorzeczenie niech będą usunięte spośród was wraz z wszelką złością. Bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdeczni, odpuszczając sobie wzajemnie, jak i wam Bóg odpuścił w Chrystusie. Jaki jest ten nowy człowiek? Odrzuca kłamstwo i mówi prawdę. To jest jedna z rzeczy, którą apostoł Paweł mówi, która ma miejsce w nowym człowieku. Nie pozwala, by gniew nad nim panował i tym samym nie pozwala na to, by dawać w tym sposobie diabłu przystęp do siebie. Jeśli kradł, przestaje kraść i zaczyna uczciwie pracować, a mało tego, że pracuje uczciwie, to już nie myśli tylko, co dla mnie i jak najwięcej dla mnie, ale myśli o potrzebach innych ludzi. To się zmienia w człowieku, który spotyka się z Chrystusem. Jego język to już nie będzie język pełen wulgaryzmów, kwiecistej mowy, gdzie każdy przecinek jest sygnalizowany epitetem. Jego język już nie będzie nieprzyzwoity, niestosowny. On będzie przemieniony. Będzie mówił rzeczy, które będą budować. Będą zachęcać drugiego człowieka tak, aby ci, jak Paweł mówi, którzy słuchają go, byli błogosławieni. To nie będzie ktoś, kto depta innych ludzi swoimi słowami. Ktoś, kto ich poniża. Ale to będzie ktoś, kto tak waży słowa, aby to, co powiedzieć, to, co chce powiedzieć, budowało innych. Zobaczcie, Paweł bardzo praktycznie mówi, z czym wiąże się nowe życie. Jak możemy to odróżnić? Człowiek, który ma nowe życie, to człowiek, który odnawia swój umysł. Każdego dnia odnawiamy swój umysł i powinniśmy odnawiać swój umysł. Najlepiej robi się to, czytając Słowo Boże. Bo Bóg wtedy do nas przemawia i pokazuje nam nasze wartości i pokazuje nam swoje wartości. Pokazuje, co dla nas jest ważne, a co naprawdę jest ważne dla Niego. Pokazuje, konfrontuje nasze myślenie z tym, co naprawdę Bóg myśli na różne tematy. Taki człowiek, który przemienia swój umysł, nigdy nie będzie lekceważył Ducha Świętego. Nie będzie żył na zasadzie, a co mnie obchodzi, że Duch Święty jest zasmucony. Uwierzyłem, ochrzciłem się, idę do nieba i to wystarczy. Nie. Przemieniony człowiek nie będzie tak myślał. Przemieniony człowiek będzie przejęty momentem, w którym zasmuca Ducha Świętego. Bo wie, że Duch Święty jest Bogiem, który zamieszkuje jego wnętrze. Nie jest dodatkiem, jakimś enigmatycznym dodatkiem do życia duchowego chrześcijanina. Jest osobowym Bogiem, który żyje w nas. Jest Bożą obecnością. Dla przemienionego człowieka to, czy Duch Święty jest zasmucony, czy nie, będzie miało zawsze znaczenie. Kiedy nie ma w nas serdeczności, kiedy nie ma w nas uprzejmości, kiedy nie potrafimy sobie przebaczać grzechów, kiedy jest w nas gorycz, zapalczywość, gniew i krzyk i złorzeczenie, apostoł Paweł mówi, to nie jest nowe życie. Nowe życie walczy z tym. Nowe życie nie pozwala na takie postawy. Nowe życie jest nowym życiem. Jest nowymi wartościami, jest przemienieniem myślenia o innych i o sobie. Apostoł Piotr napisał w pierwszym liście, 4 rozdziale od 2 wiersza, aby pozostały czas doczesnego życia poświęcić już nie ludzkim pożądliwościom, lecz woli Bożej. Nie liczy się już teraz to, co my chcemy i my myślimy, ale liczy się wola Boża.
I to jest dzisiaj wybór, przed którym wy również stoicie. Liczy się wola Boża. Możecie żyć dla siebie, przeżyć fajnie życie dla siebie, a możecie żyć tak, że będziecie wypełniać wolę Bożą i to będzie ogromnym błogosławieństwem dla was i dla innych. Dość bowiem, że w czasie minionym spełnialiście zachcianki pogańskie, oddając się rozpuście, pożądliwości, pijaństwu, biesiadom, pijatykom, bezecnemu bałwochwalstwu. Przy tym dziwią się temu, że wy nie schodzicie się razem z nimi na takie lekkomyślne rozpusty i oczerniają was. Chrześcijanie, którzy się nawrócili, dobrze wiedzieli, że nawet nie wolno już im być w pewnych miejscach. Że to nie jest dobrze, żeby oni się znajdowali w tych miejscach. Nikt musiał im tego nikt tłumaczyć. Nie mówili, my tam zdobędziemy grzeszników. Oni wyszli z bagna i do bagna nie mieli zamiaru wracać. Dlatego, że ich życie było przemienione. Piotr pisze, dlatego już nie poświęcajcie swojego życia niczemu innemu, jak woli Bożej. Ona czasami będzie wyzwaniem, albo często będzie wyzwaniem, ale idźcie za tym wyzwaniem, które wam będzie dawał Bóg. Zostaniecie wy pogrzebani w chrzcie, żeby żyć już nie oparcie o własne siły, ale o moc Bożą, w oparciu o moc Ducha Świętego. Już nie chodzi o wasze zaspokajanie pragnień, lecz uwielbienia dla Niego. Takie powinno być nasze życie. Ludzie, kiedy będą patrzeć na was, to życzę wam, aby widzieli was Chrystusa. Nie protestantów, nie myślących inaczej od katolików, ale żeby widzieli was uczniów Chrystusa. Żeby widzieli Chrystusa w was. To jest najważniejsze. To jeden z tych, ja to powiedziałem, kiedy mówiliśmy o chrzcie, to jeden z tych najradośniejszych pogrzebów, na jakich jestem. Przeważnie ludzie się nie cieszą na pogrzebach. Czasami możemy na amerykańskich filmach oglądać murzynów, jak oni tam śpiewają radośnie na tych pogrzebach. Może lepiej rozumieją tą wieczność od nas. Ale ogólnie my nie tańcujemy, kiedy jesteśmy na pogrzebie. Ten pogrzeb jest inny. On powinien wzbudzać w nas radość. On powinien wzbudzać w nas dziękczynienie. Dziękczynienie Bogu za Jego dobroć, za Jego łaskę, za Jego miłosierdzie. I kończąc, chciałbym przypomnieć wam tylko pewną historię z Nowego Testamentu, gdzie było dwóch ludzi. Jeden jest określony w tej historii jako mądry, a drugi jako głupi. Nikt nie chce być nazwany głupim, więc wszyscy lepiej się czują, kiedy słyszą, że mądry to pewnie ja. Ale Pan Jezus, kiedy przytaczał tą historię, tą przypowieść, to właśnie skończył całe swoje kazanie na górze. Kiedy mówił, co naprawdę ma znaczenie i co to znaczy, jak on rozumie, że ktoś przestrzega jego słów i jego przykazań. Trudne momenty, trudne, twarde lekcje. I kiedy Jezus kończy, mówi, obydwoje mieli wybudować domy. Obydwoje mieli ten sam projekt. Więc nikt nie był o krok do przodu lepszy od drugiego. Wszyscy mieli to samo, mieli ten sam start, ten sam początek, tylko różnie zaczęli. Dom miał stać na fundamencie mocnym, a żeby tak było, trzeba było kuć w skalę. Ja myślę sobie, ten drugi, nazwany głupim, on mi czasami przypomina mnie, bo ja raczej myślę, jak ułatwić sobie życie, jak iść na skróty. I myślę, że wielu z nas ma tak, jak iść na skróty, po co sobie utrudniać, jak można uprościć. I on sobie pomyślał, że uprości. Że wybuduje taki sam dom, on będzie tak samo wyglądał, będzie tak samo szczęśliwy ze swoją rodziną. Po prostu zrobi to na piasku. Architekt nie może mieć racji, przecież co to za różnica, czy na skalę, czy na piasku. Kiedy patrzył, jak kopał i ciężko mordował się jego sąsiad, próbując założyć fundament na skalę, to stukał się w czoło i myślał, po co to robi? Przecież można w życiu dużo prościej, dużo łatwiej. Ale projektant dobrze wiedział, że ogromne ma znaczenie, na jakim fundamencie będzie stał ten dom. W Palestynie były okresy suszy, w których nie było wody, ale kiedy woda zaczynała obficie padać, wtedy koryta, te suche koryta stały się rwącymi rzekami, które porywały ze sobą wszystko. My coś o tym wiemy, my mamy od czasu do czasu powodzie w Polsce. I wiecie, że to jest żywioł, którego nie da się zatrzymać. I to, jak mocno jest ukotwiczony twój dom, wiemy dobrze, ma znaczenie. Ma ogromne znaczenie.
Ale ten, który budował na piasku, sobie pomyślał, co mi tam, będzie dobrze. Ja wybudowałem sobie dużo szybciej, tak samo ładniej, praktyczniej i dużo mniej stresu, nerwów i energii mnie to kosztowało. W tym tygodniu mój przyjaciel wysłał mi zdjęcie, pracuję teraz za granicą i przysłał mi zdjęcie, jak żeby posadzić kwiaty, musi kuć w skalę. I mówi, tak, tutaj w Szwecji sadzi się kwiaty i wielkim młotem kują w skalę, żeby tam trochę ziemi nasypać i zasiać kwiaty. Pomyślałem sobie, to jest ten obraz. Trzeba mnóstwo roboty włożyć w to, żeby móc tam cokolwiek zasiać. Trzeba mnóstwo pracy włożyć w to, żeby wasz fundament, którym jest Chrystus, żeby wasz dom na nim mocno stał, nie na niczym innym. Nie idźcie na skróty, bo skróty źle się kończą, zawsze źle się kończą. A niech wasze życie będzie budowane na Chrystusie. To jest żmudna, trudniejsza, dłuższa, cięższa praca. Czytać codziennie Słowo Boże, modlić się, dbać o społeczność z Bogiem każdego dnia. Oj, no to no, nie zawsze jest takie proste i łatwe, kiedy przychodzi codzienność. Ale jeśli nie będziecie budować w ten sposób, jeśli pójdziecie na skróty, myśląc, a od czasu do czasu kazania posłucham, albo przyjdę do zboru od czasu do czasu i to mi wystarczy w mojej wierze, powiem wam, to jest życie na skróty. To jest budowanie na piasku. I kiedy przyjdzie deszcz, burza, to jest kwestia czasu, do każdego życia ona przychodzi, to ten dom się nie ostoi. Taki dom stanie się ruiną. Wody go poniosą. I możesz sobie myśleć, ja tam wiem swoje. Życie to zweryfikuje. Fale, burze, wiatry życiowe to zweryfikują. Słuchanie słowa i czynienie. Pan Jezus powiedział, to jest budowanie na skalę. Słuchanie słowa, nie tylko słuchanie, żeby mieć wiedzę, żeby moralizować i jak będę z kimś gadał, to żeby pomyślał, że jestem taki łebski gość, który ma moralnie w głowie poukładane i coś więcej o Panu Bogu wie. Nie, nie, nie. Słuchanie i czynienie. Jezus nigdy nie rzucał słów na wiatr, ale kiedy coś powiedział, to nie mędrkujmy na tym, czy to powiedział albo nie powiedział, albo co miał na myśli. Miał na myśli to dokładnie, co powiedział. I oczekiwał nie mniej, ni więcej, by przestrzegać tego, co powiedział. Przyjdą pokusy, a może nawet ludzie staną w waszym życiu, tacy, którzy będą mówić, nie traktuj tego serio. Traktuj to bardzo serio. Każde słowo Boże traktujcie bardzo serio, bo to jest słowo Boga. To jest słowo Boga. Nie tylko słuchaj, ale i czyń. Tego wam życzę. Dzisiaj, kiedy będziecie zanurzeni w wodzie, nowe życie, nowy start. W krzyżu macie krechę, która oddzieliła stare. A teraz jak będziecie budować, zależy od was. Ja będę modlił się dzisiaj i my jako Kościół będziemy modlić się, aby Bóg, kiedy